Cieszę się, że wygraliśmy, bo przyjechaliśmy tutaj dobrze się bawić, ale też godnie reprezentować klub, sponsorów i osiągnąć jak najlepszy rezultat. No to jest początek i myślę, że za wcześnie, żeby wysnuwać jakiekolwiek wnioski. Na pewno czuć z każdej strony, że jest to klub, w którym są wysokie oczekiwania. Ja się bardzo dobrze odnajduję, bo szczerze powiedziawszy nie lubię grać na plaży w tej wersji plażowej 2 na 2. To jest całkiem takie fajne miks, tak jak to nazwałeś, i lubię grać w tą odmianę siatkówki. W zeszłym roku przed pierwszym turniejem miałem jakieś mieszane uczucia i że tak powiem, nie byłem jakiś specjalnie chętny, żeby reprezentować klub ze względu na tą niechęć do plażówki, ale przekonałem się i w tym roku to wręcz wyrywałem się do tego, żeby na tym turnieju grać i chciałbym tu grać jak najwięcej, jak najczęściej. Lubię plażóweczkę, taką klasyczną bardziej w tej odmianie 2 na 2. Jest to coś innego zupełnie. W zeszłym roku też tam właśnie było takie pytanie i myślę, że dalej jest to aktualne, że w sumie tylko takie poruszanie ewentualnie po tym piachu może jakąś przewagę dać, ale jeśli chodzi o jakąś taktykę czy wybory w ataku chociażby, no to już jest jakby zupełnie inaczej. Ale ja się zapatruję na to bardzo pozytywnie, fajna zabawa na pewno i mi się to podoba. Myślę, że fajnie, no wynik wiadomo mógł być troszeczkę lepszy, ale pobawiliśmy się. Jeszcze jesteśmy w turnieju, teraz tą Brazylijkę gramy, tak, czyli na prawą stronę spadamy, postaramy się tam zawojować może z tej prawej strony tutaj. Generalnie fajnie, dobrze się bawiłem i wszystko było ok.